To, co chciałem dzisiaj Państwu przedstawić, to jest z jednej strony nazwa i tu razu podane. On ma kilka elementów. Obrazowa baza danych. Obrazowa, dlatego że opierająca się na pojęciu obrazu, a więc i naszego myślenia. Baza danych, po prostu wielki zbiór informacji, który musi być w jakiś konkretny sposób uporządkowany i, co najważniejsze jeszcze, dostępny. To jest bardzo istotny element. Kolejny bardzo istotny tutaj element to jest projekt autorski. Projekt ten, czy w ogóle taka wizja, koncepcja informacji obrazowej i bazy danej powstała już wtedy, kiedy udało mi się zbudować panoramę Warszawy. Panorama Warszawy wówczas była chyba największym, znaczy, a być może, że i do tej pory jest, największym cyfrowym obrazem na świecie. I na dodatek przedstawia Warszawę. Ona była prezentowana na domach towarowych centrum jako miniaturka. A ta miniaturka miała wtedy 4 piętra wysokości i 130 metrów długości. W komputerze była oczywiście jeszcze większa dokładność i nawet w tej chwili, ale z tym, że jak w tej chwili sobie patrzę na to, co mi się wtedy udało zrobić, to powiem Państwu, że osobiście jestem zdziwiony, jak na zwykłym małym PC-cie udało się taki obraz zrobić. I nawet to troszeczkę nie wierzę i gdyby nie te zdjęcia, które wtedy zrobiłem, to sam byłem zdziwiony, że coś takiego się udało. Ale to z kolei pokazało, że jak się chce, to można. I jak się robi w dobrym towarzystwie, to można jeszcze więcej. Panorama Warszawy, która tutaj już jest, to już nawet nie jest miniatura, to jest w ogóle ikona tej panoramy, była bardzo specyficznym odwzorowaniem z przestrzeni. Według zupełnie nowych reguł fotogrametrycznych, w zupełnie inny sposób przedstawiała przestrzeń, ale jej zadaniem było pokazanie, zmaterializowanie w pewnym sensie w postaci obrazu przestrzeni miasta, w którą można byłoby nanieść wszelkie informacje. I to była koncepcja. Wtedy w roku 2000, kiedy w ogóle wchodziliśmy w kolejny wiek, gdyby Warszawa zdecydowała, znaczy władze miasta zdecydowały się kontynuować ten projekt, byłyby w ogóle pierwszym na świecie miastem, które w ogóle stworzyło taki projekt. No, wydaje się, że on wtedy zbyt wybiegał w przyszłość, ale, nie, ale małymi krokami udaje się robić. Przy czym, jeżeli chodzi o samo zaproszenie i partnerzy, którzy w tym, do tej pory biorą udział w tym programie, to proszę zwrócić uwagę i przeczytać dokładnie informację, która jest w zaproszeniu. Jest IBM, jest ESRI, bardzo wsparł, jest Uniwersytet Warszawski, jest BPRO, czyli jest Archiwum Miasta Stołecznego Warszawy, jest Muzeum Historyczne i są mieszkańcy Warszawy. Nie ma do tej pory władz miasta Warszawy i można liczyć, że może kiedyś się do tego przekonają, jeżeli oczywiście nie będzie za późno. Czyli to, co pokazuje w tej chwili, pełni jednocześnie dwa modele. Znaczy, czy pokazuje dwa modele działania. Jeden to jest pracy społeczno-naukowej, to jest taki model, a drugi model to jest technologiczny, który pokazuje, jak taką bazę można zbudować i jakie są założenia funkcjonowania tak ogromnej bazy danych. To, co pokazuję tutaj, ma bardzo ściśle odniesienie do obrazu i tu chciałem powiedzieć o kilku takich założeniach, które są bardzo chyba istotne. Bardzo często posługuję się obrazem lotniczym i tutaj chciałem zdefiniować, czym dla mnie jest obraz lotniczy. Obraz lotniczy dla mnie jest nie tyle techniką, ile przede wszystkim sposobem myślenia o przestrzeni. Czyli to, co widzimy jednym rzutem oka z dużej przestrzeni, to jest taki obraz, którego nigdy, naprawdę, chyba nigdy nie jesteśmy w stanie zdobyć, syntetyzować z poszczególnych drobnych zbiorowych takich informacji, które zbieramy każdego dnia. Czyli zdjęcie lotnicze pokazuje nam dużą przestrzeń od razu w jednym momencie. I druga bardzo istotna rzecz, którą już mówię w tej chwili z pozycji przyrodnika i to jest ten element informacji obrazowej. Otóż obraz traktuje jako zjawisko przyrodnicze. To nie jest tylko wyłącznie forma, nie wiem, no, czegoś takiego, takiej płaszczyzny, która wisi na ścianie. Jest to zjawisko przyrodnicze, które też podlegało ewolucji i które w swoim czasie i w czasie trwania ewolucji, ja wiem, że o ewolucji nie można mówić, ale pozwólcie Państwo, że jednak ona istniała naprawdę i stopniowo wykształciła to, z czego powinniśmy sobie zdawać sprawę. Otóż udział informacji obrazowej i forma uporządkowania informacji w postaci obrazu to jest tak wielka ilość informacji, że one wpływały na kształtowanie się mózgu. Gdyby rzeczywiście tak było, można tak założyć, wówczas mózg uformowany w czasie ewolucji taką ilością informacji i formą jej organizowania też ukształtował się i nasze jakiekolwiek myślenie w tej chwili jest myśleniem, które jest podporządkowane obrazowi. My możemy oczywiście korzystać z innych zmysłów,
które nam dostarczają informacji, ale główny sposób myślenia, w ogóle konstrukcja mózgu być może, oparta jest na informacji obrazowej. I w tym momencie połączenie takich istotnych cech, jak w ogóle funkcjonowanie naszego mózgu, obojętne w jakim stopniu jest to, co mówię, jest prawdziwe, ale w jakim stopniu możemy założyć, że jest. Właśnie poprzez obraz powoduje, że obrazowa baza danych, czyli zbiór informacji w postaci i w konstrukcji samej tej bazy opartej na obrazie, być może jest jednym z najbardziej pojemnych systemów informacji, a jednocześnie najbardziej dostępnym. Dostępnym zarówno w sensie uzyskiwania informacji, jak i w ogóle dostępu człowieka do tej bazy danych. Obraz, który najczęściej widzimy, to jest obrazy takie, jakie, które służą do podstawy do tworzenia map. To są obrazy robione w rzucie pionowym. I one są w tej chwili podstawą wszelkiego projektowania map. To jest też pewien sposób myślenia. Proszę zwrócić uwagę, że samoloty praktycznie od 100 lat dopiero się wznoszą, czyli tego typu nie myślenie. Myślenie było wcześniej, kiedy mogliśmy wejść na wieże wysokich kościołów. Ale ten sposób w ogóle techniki tworzenia map to praktycznie dopiero jest od 100 lat. I na tej podstawie w tej chwili robimy całe dokonania mapowe, opracowujemy ortofotomapy, które są bazą do naszego w ogóle planowania przestrzennego i wyobrażenia sobie naszej przestrzeni. I to jest taka pierwsza warstwa. Sięgnę troszeczkę historycznie. Takich warstw jest wiele. We współpracy z Archiwum Miasta Stołecznego Warszawy mam taką wielką przyjemność, że powierzono mi również i mogę razem z nimi wspólnie robić, przygotowywać pierwsze, znaczy obrazy lotnicze Warszawy z 1926 roku. To są też w rzucie pionowym, ale tę datę podałem nieprzypadkowo. To był pierwszy tej skali nalot w ogóle w historii świata. Warszawa mogłaby się tym szczycić. Część tych zbiorów niestety uległa już dużemu zniszczeniu i teraz trzeba te zbiory dopiero, już jako mikrobiolog również muszę się to włączyć, odzyskiwać, ale mamy fragmenty bardzo dużych, pięknych zbiorów z 26 roku. Czyli możemy sobie wyobrazić, że już mamy taki pierwszą warstwę fotoplanu 1926. Po to, żeby takie mapy stworzyć, to nie wystarczą same zdjęcia, muszą one być w bardzo złożony sposób opracowywane. Tutaj mam przykład akurat kilku zdjęć i to są zdjęcia z 1945 roku akurat, ale pokazujące ile pracy, żeby stworzyć taką wydawałoby się oczywistą ortofotomapę. Tu jest to są obrazy po aerotriangulacji, po stworzeniu numerycznego modelu terenu, w którym uwzględnia się wszystkie nierówności. Potem trzeba obrazy wyrównać, tu mamy akurat warstwice. Musimy potem obrazy ze sobą wyrównać tonalnie i wreszcie w wyniku bardzo wielu procedur i odniesienia do rzeczywistości powstaje coś, co już jest takim zwykłym efektem, wydawałoby się. Zwykła fotomapa, ortofotomapa, czyli taka, która ma dokładne odniesienie. I w tym momencie możemy mówić o zupełnie nowej wartości, która jeszcze niedawno nie była w ogóle dostępna. Jest to obraz powierzchni, jest to mapa w postaci obrazu. W postaci obrazu lotniczego możemy oczywiście mówić o różnych parametrach, jaka jest dokładność, nawet do kilkunastu centymetrów. W tej chwili również oprócz obrazów lotniczych mamy obrazy satelitarne z poszczególnych warstw, tych czasowych, ale dzięki tym mapom, dzięki tym zdjęciom i dzięki tym opracowaniom możemy sięgać również historycznie w przeszłość. W tej chwili Miasto Stołeczne Warszawa opracowało i to się okazało, że robiliśmy równolegle, także może uda się te siły połączyć, również taką ortofotomapę z 1945 roku. Tutaj jest pokazany fragment też takiej ortofotomapy, tej, którą myśmy z kolei zrobili, wykraczając jeszcze poza teren Miasta Stołecznego Warszawy. Fragment innego opracowania, 1926 rok. Jest to nawet bardzo ciekawe tutaj Poznanie. To miejsce to jest Poczta Główna przy Placu Powstańców. Jeżeli już mamy jeden punkt odniesienia, to oczywiście mamy ulicę Świętokrzyską, która się kończy na Nowym Świecie. Nowym Światem jeszcze jeżdżą tramwaje. I w szczegółach to oczywiście trochę słabo widać. Widać, że jest tu przystanek, ponieważ i stoi tramwaj, ponieważ bardzo wiele ludzi siada. Widać całą ciekawą zabudowę Powiśla, która, tutaj widzę, pan Święcicki się od razu uśmiechnął, bo dla wielu z nas jest to po prostu, czy tory, czy cyrk, to wszystko jest doskonale znane. Czyli mamy taką warstwę, też już taki fotoplan zrobiony. Pokazuję inne zdjęcie, też dla przyjemności, do popatrzenia. Z 1935 roku wojenne pole mokotowskie, tor wyścigów
jeszcze nie na Okęciu, tylko jeszcze ten przy Placu Unii Lubelskiej, zaraz go zresztą pokażę dokładniej, obszar filtrów. Podobny obszar, gdzie mamy również rejon toru wyścigowego. Rozumiem, że Państwo rozpoznajecie tę ulicę, Plac Unii. Z tym, że już tutaj jest budowana jakaś arteria. To jest obecna trasa Łazienkowska. 1939 rok można poznać po śladach wybuchów, po bombach. Następnie mamy 1945 rok. Znowu całą Warszawę na takiej mapie. Z tym, że ta mapa znowu może wygląda trochę dziwnie, dlatego że pokazując jednocześnie, jakie mamy mapy, jakie mamy zasoby archiwalne, pokazuje różne sposoby dostępu. Otóż ta mapa jest w postaci anaglifu, czyli nałożonych zdjęć i w ten sposób tworzy się obraz stereoskopowy. Tutaj widać, że te dwa obrazy są pokazane w różnych kolorach i można przy pomocy odpowiednich okularów dwuocznych też zobaczyć wysokość. I tutaj jest akurat fragment dworca, ulica Marszałkowska i aleje. Gdy patrzymy przez okulary i widzimy wysokość, to okazuje się, dopiero wtedy widać skalę zniszczeń. Te wszystkie budynki są po prostu zniszczone, czego na pojedynczym obrazie nie widać tak dokładnie. Ten sam rejon, ale już zrobiony współcześnie. Zresztą to zdjęcie robiłem, ono nie jest pionowe, ono jest specjalnie robione obiektywem, który pokazuje nam trochę i fasadę, i jednocześnie rzutem pionowym. Chyba dwa lata temu dopiero, czyli mamy kolejną warstwę. I teraz jakie mamy informacje? Mamy takich fotoplanów, czy takich możliwości bardzo wiele. 26 rok, 35, 39 prawie cała Warszawa. Cała Warszawa z tego nalotu radzieckiego, 45 rok, 56 rok i potem jeszcze całą serię dodatkowych lotów na terenie całej Warszawy. I nalot farowski, jeszcze późniejszy, robiony też przez kolegów. W związku z czym rzeczywiście tych warstw zobrazowań mamy bardzo wiele. I aż się nasuwa, aż się prosi, żeby te warstwy nałożyć w jakiś sposób na siebie, no z taką dokładnością, żeby potem przechodząc z jednej warstwy na drugą, to przesunięcie było no kilkanaście, kilkadziesiąt centymetrów. I wtedy się okaże, że dzięki tym warstwom nałożonym na siebie możemy dynamicznie przemieszczać się w przestrzeni czasowej. Tutaj pokazuję Państwu głównie obrazy pojedyncze, ale dla nas bardzo istotny jest również element wysokości. I tutaj takim marzeniem, które może się spełnić, mam nadzieję niedługo, to jest akurat jedna z najbardziej nowoczesnych technik i być może uda się to zobrazować, jest to zobrazowanie mikrofalowe przestrzeni. Czyli oprócz tego rozkładu przestrzennego mamy również informację o wysokości z dokładnością dosłownie do kilku centymetrów, nawet do centymetra. Tu jest akurat przykład z nalotu nad Wawelem i utworzony na tej podstawie model przestrzenny Wawelu i możemy takim modelem obracać. Czyli mamy kolejną przestrzeń. Przestrzeń, którą możemy obracać i to nie tylko tak jak w Google, że możemy sobie obejść dany teren, zobaczyć perspektywę, to jest bardzo dużo, ale jednocześnie możemy tym modelem obracać we wszystkich kierunkach, góra, dół, tak jak nam pasuje. To znaczy nie odwrotnie, nie tyle modelem, ile my się możemy umownie wzdłuż tego modelu przemieszczać i we wnętrze tego modelu wnikać. Co jest bardzo ważne, to znaczy, że jest szansa, że w niedługim czasie możemy po prostu poruszać się wnętrzem ulic. Jeżeli budynki, fasadę budynków pokryjemy elewacjami już ze zdjęć z obrazów naziemnych, no bo z wysokości tego się nie da odczytać, jesteśmy wtedy w stanie stworzyć prawdziwe, wirtualne, przestrzenne miasto i to jest w zasięgu naszych możliwości. Byłoby dobrze, tak będę kilka razy to hasło mówił, gdyby Warszawa była, no może już pierwszym nie będzie, ale w każdym razie jednym z pierwszych, który również tego typu model będzie w stanie zbudować. Powracam do tego zdjęcia. To jest zdjęcie w rzucie pionowym, trochę takim naszym niefizjologicznym, ponieważ tak przestrzeni nie widzimy, ale jest to nieodzowny zapis, ponieważ jest on trochę jest niezależny od kierunku patrzenia. Tu patrzymy cały czas tylko w układzie pionowym. Ale wracając do tej informacji obrazowej, chciałem podkreślić, jak bardzo istotną rolę jest pojęcie rzutu ukośnego i perspektywy. I tutaj już jako naukowiec muszę odwołać się do jeszcze jednego bardzo ważnego elementu, który też leży u podstawy budowania tej bazy danych. Mianowicie bardzo wyraźnego zróżnicowania, czego do tej pory nie ma, pomiędzy przestrzenią a krajobrazem. Pomiędzy przestrzenią fizyczną a naszym odbiorem tej przestrzeni. Bardzo często jest to po prostu utożsamiane. Przestrzeń jest taka, jaką ją widzimy. I jest to oczywiście podobne do czegoś takiego, jak gdyby ktoś mi tłumaczył, że Słońce chodzi właśnie dokładnie w ten sposób,
chociaż my wiemy, że fizycznie ono chodzi w drugą stronę, znaczy, że Ziemia obraca się w przeciwną stronę. Odróżnienie tych dwóch podstawowych elementów, zjawisk czy tego świata rzeczywistego, niezależnie od naszego subiektywnego widzenia, a naszego subiektywnego widzenia, jest bardzo istotne, a w bazie danych będzie po prostu fundamentem. Musimy wiedzieć, co jest rzeczywiste, a co jest nasze, fizjologiczne. Proszę sobie zwrócić, znaczy jak gdyby uświadomić, przynajmniej ja sobie to zrobiłem jakiś czas temu, że takie elementy jak perspektywa nie istnieją w rzeczywistości. To jest wyłącznie nasz sposób widzenia, nasz sposób myślenia, wynikający zresztą z ewolucji i narządu wzroku i mózgu. Nie ma czegoś takiego jak kolory, nie ma czegoś takiego jak horyzont. To są wszystko nasze elementy, które my wprowadzamy w przestrzeń, tymi kategoriami potem ją opisujemy i w zasadzie już nie bardzo jesteśmy w stanie odróżnić, co jest rzeczywistością, a co jest naszym wyobrażeniem ludzkim. Ptaki przypuszczalnie mają w ogóle jeszcze inne wyobrażenie, a przecież przestrzeń jest dokładnie ta sama. I dlatego tak istotnym elementem według mnie jest również element perspektywiczny, tym bardziej, że ten element perspektywy jest również naszym sposobem myślenia, naszym sposobem pojmowania, a w konsekwencji również naszym sposobem planowania przestrzeni właśnie w perspektywie. My nie planujemy przestrzeni, a przynajmniej w niewielkim stopniu, patrząc na rzut pionowy. Oczywiście urbaniści muszą wziąć to pod uwagę. Ale równie istotnym, podkreślam, równie istotnym elementem jest obserwacja z poszczególnych punktów widzenia. W albumach, które w tej chwili ukazały się też związane z tą konferencją i w ogóle z tymi sprawami związanymi z Warszawą i zdjęciami lotniczymi, zwracam uwagę na jeden z takich elementów, mianowicie punkty, nazwijmy to widokowe, krajobrazowe, czyli wyznaczenie w Warszawie, niech Warszawa będzie takim pierwszym miastem, który stworzy taką sieć punktów, z których będziemy patrzyli na przestrzeń miasta. I z tych punktów będziemy dokonywali wartościowania. W rzeczywistości nie ma pojęcia wartości. Wartość to jest to, co my nadajemy przestrzeni. To jest ten element krajobrazu. I dlatego też stworzenie tej sieci takich punktów pozwoli tak projektować miasto, aby on z tych wszystkich punktów, które powinny podlegać potem opiece konserwatorskiej, tak samo jak największe zabytki, najcenniejsze zabytki Warszawy, że z tych punktów powinniśmy obserwować i analizować każdy nowo budowany obiekt. Żeby nie było takiej sytuacji, że nagle w pięknym krajobrazie, podkreślam, to jest ten element wartościowania naszego ludzkiego, powstaje coś, co w ogóle jest do niczego nie... Znaczy nie pasuje i nie jest akceptowane przez większość z nas. Dlatego zwracam uwagę, że oprócz tego rzutu pionowego bardzo istotny element jest perspektywy, jest pewien problem. Otóż perspektyw jest nieskończenie dużo, bo ile punktów jest na sferze, tyle możliwości obserwacji. W przypadku rzutu pionowego jest tylko jeden punkt, czyli znaczy jeden sposób patrzenia, czyli tam to wszystko jest dużo łatwiejsze, ale za to jest dużo ciekawsze. I teraz na czym polega, mając już tyle elementów, na czym polega ta formuła obrazowej bazy danych? Wydaje mi się, że im prostszy model, tym będzie bardziej skuteczny. Zawsze narzędzia proste po prostu najlepiej się sprawdzają. Proszę sobie wyobrazić to jako sześcian, którego górna powierzchnia to jest, powiedzmy, współczesna powierzchnia, tak jak gdyby zdjęcie lotnicze. To jest jednocześnie czas teraźniejszy. I pod spodem możemy zrobić poszczególne warstwy czasowe z dokładnością do dowolnej, do miesiąca, do roku. W tej chwili w naszej bazie danych zaplanowane jest co rok takie warstwy aż do średniowiecza. Czyli rzeczywiście sięgamy bardzo daleko. I teraz mając te poszczególne elementy, mamy powierzchnię według orientacji geograficznej i jednocześnie funkcję czasu. Możemy potem w tej przestrzeni wpisywać sobie dowolne dane, znaczy no niezupełnie dowolne dane, bo raczej ważny jest sposób zapisu, w odpowiedniej przestrzeni. Jak to może wyglądać, to pokażę Państwu teraz tutaj. Czyli mamy taką warstwę, właśnie ten, i przykładowo możemy zarówno z jednego miejsca, to jest też akurat plan Zamku Królewskiego, przechodzić w inną przestrzeń, ale cały czas trzeba pamiętać, że to jest naprawdę dosyć złożony układ, ponieważ on jest, mówimy o wysokości, o przestrzeni. Trzeba cały czas pamiętać, że jeszcze mamy tutaj ten trzeci wymiar, taki fizyczny, wysokości budynków, który jest niezależny od tego wymiaru czasowego. Ten obrazek pokazuje złożoność tej bazy danych, ponieważ pokazuje, jak bardzo jest to złożony układ, któremu musimy sprostać i ta baza, żeby była czytelna, musi to uwzględniać. Ma podstawowe elementy, to znaczy przestrzeń, czyli zdjęcie lotnicze pionowe. Ma jednocześnie czas,
i tak na marginesie, to ten czas tak naprawdę to będzie sięgał aż jednostek geologicznych, ale i to jest ta wielowymiarowość, czyli mamy czasoprzestrzeń, ta najbardziej podstawowa, ale w to dopiero musimy wpisać jeszcze, jak gdyby na to wszystko nałożyć jeszcze dwie dodatkowe kategorie szalenie istotne. Po prostu człowiek i społeczeństwo razem z jego potrzebami, to jest zupełnie inna jednostka, inna w ogóle kategoria i jeszcze jeden element, mianowicie informacje. Informację związaną z datami, taką bardzo czystą informację. I to wszystko musi być w tę przestrzeń wpisane w sposób bardzo czytelny. I dopiero wszystkie te elementy razem, ta wielowymiarowość jest w stanie stworzyć i oczywiście dostępność do tych danych jest w stanie stworzyć obrazową bazę danych i zrealizować tę koncepcję. W jaki sposób to może taki bardzo czytelny, bo możemy sobie wyobrazić. Jeżeli chodzi o prezentację tej powierzchni, to może być albo w postaci ortofotomapy, czyli w postaci obrazu lotniczego. Może być w postaci również planu. Współrzędne mogą być różne, mogą być geograficzne, ale również mogą być to współrzędne względem na przykład ulic, nazwami ulic, co możemy operować. Możemy to, co robi BPRW, możemy mieć cały kod numeracji domów, hipotek. Czyli mamy wiele układów współrzędnych pozwalających nam zlokalizować miejsce. Układ geograficzny jest dlatego uniwersalny, bo bez względu na to, czy jest jakaś ulica, czy jej nie ma, czy jest jakiś dom, czy go nie ma, to i tak ta przestrzeń geograficzna istnieje zawsze. I jeżeli w dane miejsce klikniemy, na przykład na, potem może pokażę, plac Zbawiciela razem z kościołem, to możemy zobaczyć, obecnie jest kościół i możemy do niego wejść i go zwiedzić. Ale na przykład 1900 rok okaże się, że była tam czerwona karczma. Albo jeszcze głębiej. Oczywiście tych informacji będzie tyle, ile będziemy zdolni ile jesteśmy w stanie wpisać. Przykładowo, mamy jakiś obiekt w tym miejscu, nie wiemy nawet, co to jest za budynek. Możemy bowiem albo wyszukać konkretny budynek i zapytać się, gdzie on się znajduje, albo odwrotnie, zapytać się, co to jest za budynek. Tym bardziej, że w tej bazie danych już w tej chwili przymierzamy się do takich elementów, jak możliwość korzystania z aparatów komórkowych razem z GPS-em. Czyli ktoś jest w jakiejś przestrzeni i zadaje pytanie, co jest w pobliżu ciekawego, co jest albo gdzie się znajduje obiekt konkretnej kategorii. I takie możliwości już w tej chwili są przewidywane do tej bazy danych. Mamy tutaj obiekt, na przykład klikamy, okazuje się, że pojawia się informacja, Pałac Kazimierzowski. Ale Pałac Kazimierzowski jest punktem. Natomiast od razu się powinny pojawić kategorie. Występuje on na przykład w kategorii pałaców, w kategorii Chopin, w kategorii, nie wiem, osobistości, w kategorii szkoły. Wybieramy sobie jakąś kategorię, na przykład pałace i wówczas okazuje się, że mamy oczywiście ten obiekt, akurat przesunąłem tutaj, ale pojawiają się również inne pałace z tej kategorii. Pałac Kazimierzowski jest jednym z tych obiektów. I w ten sposób możemy sobie zrobić wycieczkę śladami różnych pałaców. Jeżeli klikniemy na Pałac Kazimierzowski w to miejsce, ale w kategorii Chopin, to ukażą nam się wszystkie miejsca związane z kolei z Chopinem. Czyli w ten sposób powstaje jednocześnie pewna możliwość korzystania z tej bazy w sposób uporządkowany. Uporządkowany, który my częściowo, to uporządkowanie my częściowo tworzymy. Ale co jest ważne, ta baza danych obrazowa będzie również bazą dynamiczną, którą chcielibyśmy, aby uczestnicy tej bazy, czyli ci, którzy tylko zwiedzają, ale również ci, którzy ją współtworzą, mogli w jakiś sposób dynamicznie kształtować.